Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o zabiegach. Zabiegach kosmetycznych, nieinwazyjnych, przyjemnych, myślę, że dla większości z Was i takich zabiegach, które przede wszystkim odświeżą Waszą skórę po wakacjach, po lecie, po wakacyjnych wyjazdach. Delikatnie ją złuszczą, nawilżą, rozświetlą, zregenerują. Są to naprawdę przyjemne zabiegi, nie kosztują miliona monet i myślę, że każdy z Was będzie mógł sobie na nie pozwolić. Dla mnie okres letni, okres wakacyjny, to jest taki czas, kiedy najczęściej nie robię nic specjalnego z moją skórą, nie poddaję się żadnym zabiegom inwazyjnym, ale też nie wykonuję jakichś specjalnych zabiegów w salonach kosmetycznych. Po prostu daje mojej skórze odpocząć, cieszyć się ładną pogodą, słońcem, temperaturą i po prostu rezygnuję na jakiś czas właśnie z tego typu działań. Ale już po okresie letnim, po okresie wakacyjnym, na samym początku można by było powiedzieć jesieni, wykonuję kilka czynności, które też sprawiają, że moja skóra jest lepiej przygotowana do kolejnych zabiegów i kolejnych działań, które podejmę już w okresie jesienno-zimowym. I mam tutaj na myśli oczywiście kwasy i retinol, ale też część z Was będzie w okresie jesienno-zimowym korzystać z zabiegów bardziej inwazyjnych, na przykład na przebarwienia. Będziecie działać na zmarszczki, na ujędrnienie skóry, bo to wiadomo, okres jesienno-zimowy to jest właśnie taki idealny czas, żeby takie zabiegi wykonywać. Mamy mniejsze promieniowanie, mniej słońca, pogoda też nastraja do tego, żeby wybrać się na jakiś zabieg, troszeczkę się zrelaksować, no bo też między innymi o to w tym wszystkim chodzi. No ale okej. I zacznijmy może od czegoś, co chciałabym Wam zaproponować właśnie po takim okresie letnim, a jest to przede wszystkim oczyszczanie, odświeżanie i złuszczanie martwego naskórka. Zabiegi, tak jak wspomniałam na początku, które są nieinwazyjne i są to zabiegi, które można stosować tak naprawdę przez cały rok, tutaj nie ma jakiegoś specjalnego ograniczenia, natomiast te zabiegi, słuchajcie, bardzo fajnie właśnie sprawdzają się na taką skórę lekko opaloną albo nawet mocno opaloną, na skórę, która jest troszkę przesuszona, gdzieś pojawiają się właśnie takie zmarszczki pierwsze z przesuszenia, być może jakieś posłoneczne przebarwienia. No i warto ją teraz odświeżyć, zregenerować, ale właśnie zaczynamy od takiego pierwszego kroku, którym jest oczyszczanie i złuszczanie. I tutaj chcę Wam zaproponować kilka zabiegów, które oczywiście będą też dopasowane do typów Waszej skóry, bo kiedy wybierzecie się do salonu kosmetycznego, to albo możecie skorzystać z całego pakietu, gdzie oferowane są po kolei zabiegi, albo też możecie dobrać sobie do swojego typu skóry odpowiednie działania. I jednym z takich zabiegów, który jest, można by powiedzieć, najbardziej przyjemny, ale też sprawdzi się praktycznie przy każdym typie skóry, jest oczywiście profesjonalna kawitacja. Peeling kawitacyjny, gdzie stosujemy ultradźwięki. I tutaj ja już Wam opowiadałam o kawitacji naprawdę bardzo, bardzo dużo na moim kanale. Nawet zachęcam Was często do stosowania tak zwanej domowej kawitacji, gdzie możecie zainwestować w urządzenia, takie peelingi kawitacyjne domowe i wykonywać sobie ten zabieg w domowym zaciszu w Waszej łazience, na przykład w Waszej łazience. Ale oczywiście ta profesjonalna kawitacja, tutaj mówimy o, w tej profesjonalnej kawitacji, mówimy o falach ultradźwiękowych, które mają znacznie większą moc. Ta kawitacja pięknie rozświetli Waszą skórę, delikatnie ją oczyści, usunie jakieś lekkie przebarwienia, które gdzieś tam się pojawiły po słońcu. Działa też antybakteryjnie. Oczywiście nie liczcie się z tym, że kawitacja będzie zabiegiem, który oczyści Wam jakoś bardzo, bardzo Wasze pory skórne. Pozbędziecie się trądziku. To nie o to w tym chodzi. To jest zabieg, który bardzo ładnie Waszą skórę po prostu będzie rozświetlał. No dobrze, moi drodzy, drugi zabieg, który chciałabym Wam polecić oczyszczający, to jest oczywiście mikrodermabrazja diamentowa i korundowa. O niej też już Wam opowiadałam. To już jest zabieg, który nie będzie dobry dla osób posiadających skórę wrażliwą, naczyniową, cieńką, taką właśnie, można by było czasami powiedzieć, taką bardzo, bardzo delikatną.
To jest zabieg, który znacznie lepiej sprawdzi się w przypadku skór normalnych, mieszanych czy też tłustych, ale oczywiście kawitacja, mikrodermabrazja bardzo ładnie oczyszcza pory skórne, złuszcza martwe naskórek, czasami nawet gdzieś możecie dzięki niej pozbyć się takich delikatnych zmarszczek. To jest również przyjemny zabieg, bezbolesny i daje fajne rezultaty. Trzeci zabieg, który chciałabym Wam polecić, jeśli chodzi o oczyszczanie, właśnie takie po wakacjach, po tym okresie letnim, to jest oczywiście oczyszczanie wodorowe, ale tutaj przy okazji mogę również Wam polecić oksybrazję. Oksybrazja, gdzie stosujemy już troszeczkę inne działania. W przypadku oczyszczania wodorowego mamy ten wodór, jak to w samej nazwie wskazuje, a tutaj przy oksybrazji już działamy tlenem. I jest jeszcze jeden fajny zabieg, który bardzo fajnie sprawdza się właśnie jeśli chodzi o oczyszczanie skóry, to jest peeling węglowy, troszeczkę śmierdzący, to od razu Wam zaznaczam, żebyście się nie spanikowały, jak kiedyś pójdziecie na ten zabieg, ale też bardzo fajnie oczyszcza pory skórne. I to, co jest ciekawe, to wszystkie te zabiegi, o których Wam powiedziałam, oczyszczające, można połączyć z kolejnymi zabiegami, które Wam za chwilę zaproponuję. I coś, co powiem Wam, sprawdza się w przypadku mojej skóry idealnie, bo muszę tutaj też zaznaczyć, że wszystkie zabiegi, o których dzisiaj mówię, to są zabiegi, które sama przetestowałam na własnej skórze, wiem jak one działają, wiem też jakie rezultaty można dzięki nim uzyskać i bardzo, no powiedziałabym takim ciekawym dopełnieniem, ale też korzystnym i efektywnym dopełnieniem zabiegu oczyszczającego jest między innymi infuzja tlenowa. Infuzja, dzięki której wtłaczamy w naszą skórę, która jest właśnie dobrze oczyszczona, zuszona, kiedy mamy usunięte te martwe komórki naszego naskórka, ampułkę. I tutaj w zależności od tego, w jakim stanie będzie wasza skóra i na co będziecie chcieli podziałać, można zastosować ampułki witaminowe, ampułki z kwasem hialuronowym albo na przykład ampułkę z witaminą C. I ja ją szczególnie Wam polecam właśnie po okresie letnim, kiedy wasza skóra potrzebuje takiego blasku, odświeżenia, rozświetlenia, czyli infuzja tlenowa w połączeniu z którymś z tych zabiegów oczyszczających, które Wam wcześniej wymieniłam, to jest, słuchajcie, coś wspaniałego dla naszej skóry. Ale oczywiście oprócz infuzji tlenowej mamy także sonoforezę, dzięki której przy pomocy ultradźwięków wtłaczamy bardzo podobne preparaty. Kolejny taki zabieg, który też fajnie rozświetli Waszą skórę i ją zregeneruje, to jest oczywiście mezoterapia bezigłowa. Mamy trzy typy mezoterapii: mezoterapię bezigłową, mikroigłową i igłową. Też już Wam kiedyś o tym opowiadałam, ale mezoterapia bezigłowa to jest ten typ działania, kiedy nie naruszamy ciągłości tkanki, jest ona przyjemna, bezbolesna, nie jest inwazyjna. No oczywiście tutaj możemy też wprowadzić mezoterapię mikroigłową, czyli działamy przy pomocy rolki, dermapena, nanopena, ale to już są zabiegi, powiedziałabym, bardziej inwazyjne, które fajnie by było wprowadzić też w jesiennej pielęgnacji. My dzisiaj rozmawiamy o takich nieinwazyjnych, przyjemnych zabiegach. I coś, co ostatnio wykonałam i powiem Wam, że efekt na mojej skórze był po prostu wow, to jest bar tlenowy, maska tlenowa, oksyfusion. W różnych miejscach znajdziecie różne nazwy. Chodzi oczywiście o dotlenienie naszej skóry przy pomocy, można by powiedzieć, 98-95% czystego tlenu. To jest coś, co również bardzo fajnie będzie wpływało na komórki Waszej skóry i sama skóra, zauważycie, nabierze takiego blasku, będzie odświeżona, rozświetlona. I wszystkie te zabiegi, czyli infuzja tlenowa, sonoforeza, mezoterapia bezigłowa, czy właśnie ta tlenoterapia, to są zabiegi, które idealnie komponują się w połączeniu z oczyszczaniem i w zależności od tego, jaki macie typ skóry, kosmetyczka dobierze Wam właśnie fajne połączenie. Ja już pokazywałam Wam też na moim kanale tutaj dwa takie zabiegi, które wykonałam w salonie Yasumi. Jeden był właśnie peeling kawitacyjny, infuzja tlenowa. Bardzo fajnie to wpływa na moją skórę, ale wiele
Uwierzcie mi, wiele klientek salonów kosmetycznych jest bardzo zadowolonych z tych zabiegów. Drugi zabieg, który też wykonałam ostatnio, właśnie witamina C, bar tlenowy, dotlenienie tej mojej skóry. Był wykonany peeling enzymatyczny, gdzie leżałam później pod taką nanoparą, czyli pod wapozonem, później była infuzja tlenowa, później było jeszcze wtłaczanie tego tlenu, coś wspaniałego. I ja Wam powiem szczerze, bardzo, ale to bardzo polecam wykonanie tego typu zabiegów. Już nawet nie chodzi o to, że będziecie miały przyjemność samego zabiegu, bo zrelaksujecie się, odpoczniecie, ktoś zajmie się waszą skórą, będziecie wyglądały świeżo, młodo, na takie wypoczęte. Nawet, słuchajcie, jeśli macie po wakacjach opaleniznę, mniejszą, większą, to nie ma znaczenia, i chcecie, żeby ta opalenizna dłużej się utrzymała na waszej skórze, to warto wykonać takie zabiegi. Poza tym, to są również zabiegi tak zwane bankietowe, czyli nie musicie wykonywać całej serii tych zabiegów. Wystarczy, że na przykład przed jakimś wielkim wyjściem pójdziecie na taki zabieg. Godzina, półtorej godziny i wasza skóra będzie wyglądała pięknie, makijaż będzie się na niej trzymał idealnie, będzie naprawdę taka świeża, taka młoda, czysta i piękna. I tak jak wspomniałam wcześniej, to jest też dobry początek dla tych bardziej inwazyjnych zabiegów, które będziecie wykonywać jesień. Ale tutaj muszę jeszcze zwrócić uwagę na ważną, bardzo ważną sprawę. Otóż pamiętajcie o tym, że dopełnieniem tych zabiegów, które wykonacie, jest oczywiście dobrze dobrana pielęgnacja domowa. W ogóle nie ma czegoś takiego, żeby chodzić sobie tylko na zabiegi, a kompletnie w domu nie korzystać z pielęgnacji. To wszystko się ze sobą wspaniale uzupełnia i dzięki temu utrzymujecie skórę w dobrej kondycji i w dobrym stanie. Pamiętajcie o tym, czyli zabiegi plus pielęgnacja domowa. Oczywiście mogłabym Wam tutaj polecić również wszelkiego rodzaju maski, maski algowe, jakieś maski w płacie, zabiegi takie, które będą dodatkowo nawilżały, regenerowały Waszą skórę po lecie, ale ja uważam, że najfajniejsze efekty i najlepsze rezultaty przynosi właśnie połączenie tego, o czym Wam dzisiaj powiedziałam, czyli oczyszczamy, złuszczamy martwy naskórek, usuwamy te komórki martwego naskórka, odświeżamy naszą skórę po lecie, a dodatkowo ją jeszcze regenerujemy, wzmacniamy, dajemy jej takiego powera, rozświetlamy, witaminy, kwas nawilżamy i to jest właśnie to. Na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym Wam również przypomnieć o bardzo ważnej sprawie. Otóż kończy się okres letni, za chwilę wejdziemy już w jesień i warto by było oprócz wykonywania takich zabiegów, zanim podejmiecie decyzję, żeby przejść na te zabiegi inwazyjne, bardziej inwazyjne, działać na przebarwienia, na zmarszczki, retinol, kwasy i cała reszta, wybierzcie się do dermatologa i przebadajcie Waszą skórę, a przede wszystkim przebadajcie Waszą skórę pod względem znamion. Znamion po lecie, żeby zobaczyć, w jakiej kondycji jest Wasza skóra, jak wyglądają Wasze znamiona pod dermatoskopem, czy wszystko jest w porządku, czy gdzieś nie pojawiły się jakieś nowe znamiona. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ważne i często o tym zapominamy, że prewencja jest lepsza niż leczenie, a zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, warto przebadać skórę, sprawdzić, w jakim jest ona stanie, zobaczyć znamiona, a następnie działać. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film, taki króciutki, ale chciałam się z Wami podzielić tym, co myślę, że jest ważne, zanim przejdziemy do okresu jesiennego, zanim w ogóle zaczniemy poruszać tutaj na moim kanale kwestie przebarwień, zmarszczek, ujędrnienia, zanim zaczniemy rozmawiać o kwasach, o retinolu, o wszystkich tych kosmetykach, które będą wspomagały Waszą pielęgnację, ale też zabiegi, czyli takie zabiegi, które fajnie sprawdzą się po lecie, fajnie Waszą skórę odświeżą, ale też przygotują ją na kolejne działania. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!